Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Klamka zapadła. Obsługę wniosków i wypłaty świadczenia 500+ z nowym rokiem kalendarzowym przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie w Suwalskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie pracę może stracić sztab ludzi zatrudnionych wcześniej do obsługi tego powszechnego świadczenia. To jest praktycznie 10 osób, które zostały zatrudnione 5 lat temu, kiedy program wchodził. No i teraz jest pewien problem. Leszek Lewoc stara się go rozwiązać, ale nie jest to łatwe zadanie. Staram się jakoś te osoby zagospodarować. Od pewnego czasu nie ma u nas przyjęć. Sprawdziliśmy kwalifikacje tych osób, które obsługiwały program 500+. No i niektóre mają odpowiednie kwalifikacje, żeby zajmować inne stanowiska. I w tej chwili takich 5 osób jest, które znajdą miejsce zatrudnienia tutaj po styczniu przyszłego roku. No szukamy miejsc dla innych osób, być może apelujemy, bo tylko mogę apelować, jest parę osób, które może przejść na emeryturę i te osoby młodsze mogą zastąpić je, no ale wiemy, że prawo do emerytury to prawo indywidualne każdego pracownika i to zależy od tych osób. W całym kraju na prostej ścieżce do zasilenia szeregów bezrobotnych są tysiące urzędników. Oczywiście to program większej ilości ludzi, to jest 12 tysięcy z tych ostatnich obliczeń, to nawet podawano więcej. Tyle ludzi trzeba zwolnić, którzy obsługiwali ten program. Trochę jest duże nieporozumienie. Mówi się o tym, że ZUS będzie to robił, jeżeli chodzi o sprzętowienie, a więc programy informatyczne, które obsługują tutaj, no to my mamy bardziej nowoczesne od ZUS-u. Także no są sytuacje takie niektóre konfliktowe przy przyznawaniu tego świadczenia 500+, więc no nie wiem, jak to ZUS poradzi, też będzie im trudno. Ośrodki pomocy rodzinie wraz z przekazaniem do ZUS obsługi wniosków stracą ze swoich budżetów pieniądze zabezpieczające wynagrodzenia dla swoich urzędników, którzy zajmowali się sprawami świadczenia 500+. W naszym przypadku to są duże pieniądze. W Suwałkach świadczeniem 500+ objętych jest około 12 tysięcy dzieci i młodzieży. Na wynagrodzenia urzędników zajmujących się obsługą spraw związanych z tym świadczeniem MOPR wydawał ponad 650 tysięcy złotych rocznie. Teraz te pieniądze i ci ludzie odejdą wraz ze zmianą instytucji obsługującej program. Nie ma żadnych złudzeń, rząd nie planuje w żaden sposób zwiększyć etaty ZUS-u, z tego co mi wiadomo, ani ten problem jakoś rozwiązać. ZUS stanie się instytucją, która będzie ustalała prawa do tego świadczenia. Przestaną nim być wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. To do ZUS-u będziemy składać wnioski. Zakład będzie prowadził postępowania w sprawie świadczenia, będzie je przyznawał i wypłacał wyłącznie bezgotówkowo oraz zajmie się egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Wszystko odbywać się będzie drogą elektroniczną, co na Suwalszczyźnie może być, zdaniem dyrektora suwalskiego MOPR-u,
trudne. Przeszkodą może być dostępność internetu i niezbędnych do złożenia wniosku urządzeń, komputerów czy tabletów, a wnioski będą mogły być składane wyłącznie elektronicznie. Tymczasem nawet w Suwałkach w ostatnim naborze ponad 20% wniosków złożono w wersji papierowej, poinformował nas Leszek Lewoc.